Multek, co sądzisz o Bychawie, takie śmieszne miasteczko koło Lublina? No mega. Nie mamy tu nawet żabki, ani Emo. Dino, to nawias, totalnie brak esy na wiasek. Największych streamów pod względem widowni, jakie wydarzyły się na polskim Twitchu. Streamy, których nie brałem pod uwagę, to komentowanie i oglądanie turniejów e-sportowych, retransmisja Gal Freak Fightowych. No to będzie kurwa połowę listy, będzie Ksajo pewnie. Czemu? Bo uważam, że żeby uznać taki stream za osiągnięcie streamera, musi on przynajmniej zaprezentować swoje umiejętności. Oraz streamy skierowane do anglojęzycznej publiczności. A tutaj dlatego, że streamerów takich raczej się nie traktuje jako członków polskiej sceny. Dokładne info... Wszystkie największe streamy w historii Ksajo. W opisie zaczynamy listę. Zacznijmy od honorowego miejsca dla Paszy Biceps. Wow. Miałby wysokie miejsce w tym rankingu, był to pierwszy stream po dłuższej przerwie, ale nie da się znaleźć żadnych shotów ani informacji, czy ten stream był po angielsku, czy po polsku. A raczej po angielsku, ale zostawiam mu honorową pozycję. 41 tysięcy! What Wysocki streams are place. O kurwa! I was here, widzowie. I wspólnego obrazu ludzi. Był to event na Reddicie, gdzie każdy mógł edytować. Kurwa, to był mocny event to był. Minut, więc społeczności gromadziły się, by wykonać wspólnie zadanie. Walczyli ze sobą streamerzy różnych narodowości. Na streamie Wysocki połączył siły m.in. z Young Multi czy Pago. I Young Multi. Ale miejscówki. A w pewnym momencie dołączył do nich Soda Popin, czyli jeden z największych... Ej, dobra, ale to było... Słuchajcie, widzowie, to było... Kurwa, jedno z większych... kolabów chyba, nie? Na tym... Na Twitchu polskim, czy nie? Chyba huge w chuj to było. Że Soda wtedy wbił i w ogóle, kurwa. Pojebane to było. Ciekawe, czy jakby na przykład było dłużej ten event, nie? Jakby ten dłużej event był, ciekawe, czy udałoby nam się dobić do XQC. Przybywam rozbawić publikę. W chuj mnie to interesuje, czy by nam się udało z nim skontaktować i jakby zrobić z nim jakąś akcję, stary. Barszyński, dziękuję bardzo. Co jest gorsze o... Aha, mega. Możliwe? Zobaczymy. Nie wiemy, no. ...merów z USA, który wbił do chłopaków na Discord, by dogadać szczegóły własnego obrazka na zajętym przez nich miejscu. Doszło do tego, że nawet sam się nazwał Polakiem w trakcie. Pa, jestem tu! Widzowie, jestem tu! Jit w tle! I love Poland. I love Poland. I love Poland. Tam jit w tle. XXXTentacion. I pierwszy stream z challenge'u, na którym planował mieć 200 winów i 0 luzów 28 na koncie, na którym było bardzo niskie elo. Challenge niestety się nie udał, nie wiem na ilu zwycięstwach się skończyło, ale było podobno ich ponad 100. Do tego na tej transmisji odbywał się jeszcze szachowy trening Parisa Platynowa, a wiele klipów z tego streama nadal można znaleźć na kanale Bartosza. 20... Lucky Steve i turniej w Wormsy, a raczej niechlubny stream z momentu, gdy Holak wrzucił film z brudami na ekipę. Aha, ja tak właśnie mówię, kurwa, Luki miał tyle widzów na streamie? A to ten moment wtedy, jak oni grali w Wormsy i wtedy ten filmik został wrzucony. A chłopaki go oglądali i komentowali. Podczas gdy sam Luki grał właśnie turniej. Mam nadzieję, że przebije swój pik w ciekawszy sposób. Evron i stream z wielkiego finału skoku. Mega stream! Ej, właśnie, ciekawe ile razy Evron będzie w topce. Też pewnie w chuj. Na Dolny Pacyfik. Dolny Pacyfik, człowieku. Dolny Pacyfik. I prawdopodobnie jeden z większych bądź trudniejszych napadów, jakie można wykonać w GTA RP. Odbywał się on na serwerze Five City, Ksajo, i tu mamy stream, który jakoś specjalnie się nie wyróżniał. Przeglądał na nim internet, robił tier... Kurwa, nas pierdala, to rządek se siedzi, on tak. O, tutaj jedzenie, on tak. Największy stream, stary, w Polsce, on tak. Tutaj cheeseburger, te frytki. Co to w ogóle jest, kurwa, stary, za w ogóle symulacja, człowieku. Tam, wiesz, Evron, stary, napad na Pacyfik, człowieku, największy event na świecie, Ksajo. No tutaj, cheeseburger. Ja o kurwa. Otwierał listę maczka, a potem otwierał paczkę od swojego sponsora. Evron i pożegnanie swojego... Wow, ej, dobra, Evron przebił. ...gangu, czyli Zakrzotu. Była to uroczystość, na której było rozwiązanie gangu, śmierć szefa czy coś. Nie do końca ogarniam GTA RP i oglądając woda nie zrozumiałem, na czym to polegało. Pago i egzamin na prawo jazdy. Cała... Pago miał 29 tysięcy na tym? Wow! Nie wiedziałem, że on miał tyle osób na tym. Seria z nauki... Ja myślałem, stary, że on miał 10 koła. Nie wiem czemu, cały czas miałem w głowie, że miał tylko 10 koła. Świetną oglądalność i zajebiście, ej, ale to akurat zasłużone. Bardzo fajny stream. ...kontentu, jednak to egzamin pobił jego osobiste rekordy oglądalności.
Największa liczba ludzi była w momencie oczekiwania, aż Pago wróci i pochwali się rezultatem. Cały czat modlił się, by mu się to udało. No i na szczęście prawo jazdy zostało zdane, a transmisja przeszła do historii. No słuchajcie, no nie udało się tym razem zdać bez błędu, bo był błąd, ale zdać. Drugi najmniejszy kierowca w Polsce, bo mini Majku. Izak, turniej Asus ROG Join the Republic Challenge. Jezu, Izak, jaka data? Jaka data? 2019. Damn. Republic Challenge. Gdzie jako team Izak spinali się po drabince i ostatecznie Izak wygrali turniej. Mecze osiągały sporą oglądalność i kilka takich streamów będzie w tym zestawieniu. Xayo, pierwszy stream po wygranej walce z Nitro na Fame MMA. 3 dni po zwycięstwie Xayo odpalił streama, gdzie pochwalił się pucharem i opowiadał... Ej, ale fuj, takie eventy pozastreamowe, takie, że coś się wydarzyło w życiu jakiegoś influencera, w chuj się później przekładają, nie? Bo ludzie jakby na świeżo wchodzą i chcą sprawdzić, co on gada, co on pierdoli, nie? Zawsze jak coś się wydarzy poza streamem, to później to się przekłada, nie? Zresztą to u mnie też było widać, kurwa, jak człowieku z tą Natsu i w ogóle, przecież kurwa mać, stary. Załogali widzą. Poza czas chattingiem był tu jeszcze segment sponsorowany z gry. Popo, test wódeczek smakowych. Chłopaki przeprowadzali test w składzie Suchar, Popo, Aki, Xayo. Był to jeden z pierwszych drunk streamów całej ekipy Xayo Industries. Chlanie! Robione salto, pokaz umiejętności freestyle'owych, no typowy drunk stream. Japczan i odpowiedź na zarzuty Holaka. Może nie był to zbyt przyjemny stream dla prowadzącego, ale widzów interesowało to, jak Japczan wybroni się z zarzutów, a konkretnie zarzucano mu bycie nieempatycznym człowiekiem, zdolnym do wszystkiego, byle zwiększyć swoje zasięgi. Kurwa, przestańcie! Japczan kiepsko się z tego wybronił. Jest to też ostatnia transmisja przed banem, który według aktualnych informacji jest permanentny. Nie, no ale już bez przesady, no chyba Japczan nie będzie miał jednego stary rekordu, kurwa, i to będzie akurat ten, bo to było mega chujowe akurat, stary. Jest to też ostatnia transmisja przed banem, który według aktualnych informacji jest permanentny. Wysocki i odpowiedź na zarzuty Holaka. W zasadzie był to zwykły stream, kurwa, o którym prowadzący mówił, co myśli o aferze, bo były kolega nie zarzucał mu za wiele w porównaniu do pozostałych członków ekipy, ale widownia była liczna, bo każdy chciał poznać jego opinię na ten temat. XXXTentacion i stream, gdzie razem z Hikaru, Nemsko oraz Pateckim grali w tak zwane alternatywne szachy. Wow, gdzie cała czwórka grała jedną partię podzielona na pary, a gracze grali naprzemiennie. Kocham szachy! Kocham szachy! Nic kurwa nie rozumiem! Dynow, szachy się działo jak na wszystkich kwietniowych streamach. Kocham szachy! Young Multi Drama. O! Jestem, widzowie! A konkretnie drama Xayo Industries, w trakcie której Holak wrzucił jestem również prywatne rozmowy, na których Xayo pisał w obraźliwy sposób o Multim i jego dziewczynie, więc ludzie byli ciekawi opinii Multiego. Powiedział też o toksycznym zachowaniu Japczana wobec niego. Japczan, pierwszy stream po walce z bonusem. O. Był to czas, gdy Japczan PR-owo bardzo wskoczył to w górę, w fajny sposób prezentując się na konferencjach, wychodząc do walki do intro z Naruto oraz wygrywając tę walkę, więc nie dziwi taka ilość widzów. Izak, stream z rozgrzewki i turnieju Fortnite o 250 tysięcy dolarów. Brało w tym turnieju udział wiele sław, m.in. Ninja, Fortnite, kłam Fortnite. Niestety prowadzący wraz z Lechem nie osiągnął tu sukcesu, panowie zajęli dopiero 28 miejsce. PLK Damian i stream z premiery FIFA 20. 33 tysiące miał na premierze FIFA? Ło kurwa! Damian na transmisji rozgrywał pierwsze mecze w grze, która miała właśnie premierę, otwierał pierwsze paczki i tworzył swoją drużynę. Xayo, turniej Warka Planet of Gamers. Xayo w tamtym okresie rzadko streamował, więc jego stream sam w sobie był eventem, a do tego w turniej... Ej, no właśnie, Xayo to ma coś takiego, że w sumie jego streamy mają w chuj... Jakby są eventami, bo są mega rzadko, nie? Jakby każdy stream Xaya może być rekordowy, kurwa. Teoretycznie. Przez to, że się rzadko odpala, nie? Było wielu innych znanych streamerów, więc wiadomo, że event przyciągnął ludzi. Young Multi i odpowiadanie Natsu World. Legendarny stream. Swój największy stream w historii Multi ma oczywiście z dramy. Jest to live, na którym ostatni raz odpowiadał na zarzuty od Natsu i ekipy Natsu World, a konkretnie na filmik o nazwie Hipokryzja Multiego. To był mocny stream. Na wszystkie zarzuty, wytknął słabość ich argumentów, a do tego zgarnął swój osobisty rekord widowni. Pranio oraz Liza. Pranio wbił się na tą listę w znacznej części dzięki swojej znajomości z Eliza. No stary, emotki na kanale, kurwa, Frania. W znacznej części dzięki swojej znajomości z Elizabeth poznał tą dziewczynę przez widza, który w trakcie wakacji umówił ich na spotkanie przez Tinder. Znajomość pozostała, dziewczyna robi content na streamach i ich interakcje przyciągają mnóstwo ludzi. Dzięki temu na live, na którym podobno miał z nią kłótnię, zrobił swój aktualny pik widzów. No stary, znowu! Stary, co jest z tą emotką? Czemu ona się wszędzie pojawia?
swój aktualny pik widzów. XXXTentacion i kolejny dzień challenge'u. Był to kolejny dzień challenge'u, 200 winów, 0 luzów. Do tego kolejny trening Parisa Platynowa oraz wywiad z Marii, której piosenek słuchali na streamie. Ale Wusowi udało się ogarnąć. Kurwa, to, dużo XN ma tych największych streamów w sumie. Belka Damian, otwieranie paczek FIFA 20. What? 2. Był to jeden z największych openingów oraz największy stream Damiana. Otwieranie paczek? Damn! Jaki zrobił. Czemu ja taki dropy tak nie mam? Klipów udało mi się znaleźć jedynie moment, w którym Damian zdobył Roberta Lewandowskiego do swojej drużyny. Ksajo i konkurs na najlepszy trickshot wśród widzów. Do wygrania było za pierwsze miejsce 3000 zł. A to fajne. Całych zgłoszeń było 150. To ciekawe akurat. Ksajo już w przeszłości robił tego typu konkursy typu talent show, więc fajnie, że wrócił do takiego formatu streama i jak widać to oddało. Ksajo i przygotowanie do derby na ekipę Mando. Stary, cała lista będzie stary, Ksajo. Ekipa przygotowywała... Ksajo i normalny stream. Ksajo i kolejny normalny stream. Ksajo i stream po przerwie tygodniowej. Na derby, było to również kilka dni po jego powrocie. A o samym wydarzeniu będzie jeszcze zmianka. Ebron i napad na kasyno. O nie, no kurwa. Jest to jeden z trudniejszych i naprawdę, bardziej... kasyno miało więcej widzów niż kurwa drama z Natsu? Nie no, masakra, nie. Czas się przerzucić na RP. ...złożonych napadów w całym modzie No Pixel oraz był to największy stream w karierze Ebrona. Popoj Halloweenowy Drunk Stream. Cała ekipa w dawnym już składzie wraz z towarzyszkami przebrali się i stworzyli live, na którym były freestyle, wyławianie jabłek z miski z piwem, no i ogólnie chlańsko. Ekipa i pierwszy live na Twitch. Mod No Pixel. O kurwa, ekipa! O kurwa, mikser! To godzinny stream, na którym ekipa w całym składzie siedziała i w zasadzie dopiero zapowiadała wszystkie projekty, jakie miały dziać się na ich Twitchowym kanale. Później nie udało się już im na żadnym streamie osiągnąć Multika, nawet czemu połowy ty tej nie grasz RP? Liczby, jaką mieli na tym pierwszym streamie. Bo to nie streamie. Jest RP. Nie? Choć ogólnie średnią trzymali całkiem niezłą. Popo, wielki test piw do 2,5 złotego. Popo razem z Sucharem, Akim, Holakiem, Lukim, Olszą i później Ksajo testowali browarki i je oceniali. A jak się to skończyło, to chyba nie muszę mówić. Pojedynki na rękę, wspólne śpiewanie. Okay, kurwa, ja muszę zacząć robić streamy z alkoholu, nie? Przysięgam. To kurwa jest to. To jest ten sekret. Zawsze się dobrze oglądają, a ten był jednym z lepszych w wykonaniu Ksajo Industries. Izak i kolejny stream z turnieju, w którym brał udział jako Asus ROG. Diz i powrót na Twitcha. Kurwa, ten stream. I ten czat, kurwa, wtedy. Diz już sporo czasu nie streamuje na Twitchu, ale jego osobę zna chyba każdy na tej platformie. Owiany raczej złą sławą postanowił wrócić na jeden stream, no i pod względem liczb wypadł bardzo dobrze, choć czat był bardzo specyficzny. Myślę, że wiecie dlaczego. Ksajo i odpowiedź dla Gimpera, czyli czytanie spisanych wcześniej myśli i argumentów z kartki. Ksajo ze względu na to, że jest streamerem, postanowił dać odpowiedź Gimperowi na live, a żeby uniknąć zacięć i przeciągania tematu, spisał wcześniej całą wypowiedź i ją czytał. Wielu osobom to się nie spodobało, jednak z całego starcia słownego to on skończył na lepszej pozycji. Wysocki stream z Jeleniewską. Ej, nie widziałem tego streama. Tak szczerze. Serio, pierwszy raz widzę, kurwa... Zapowiadany przez długi czas i bardzo oczekiwany przez widzów live, na którym pojawiła się popularna TikTokerka. Ten ship trwał 50 przez... koła to miało? Ja pierdolę, widzowie, TikTok! To jest, kurwa, przyszłość! Dokładnie tak! Długi czas, widzowie wypisywali u niej w komentarzach o nim, on często dostawał pytania o niej, a gdy zrobili wspólnie stream, okazało się, że nie było tam giga cringe'u, chociaż bez niego i tak się nie ubyło. Ale był to spoko live, który przyciągnął mnóstwo zainteresowanych osób. Ksajo i derby Ksajo Industries kontra Dymy Mandzia. A, to było to starcie oglądałem chyba nawet. W kilku różnych grach. Tak Bolt mi się wydaje. Slapshot Rebound, Golf with Friends, Literaki oraz Grid 2. Wygrała ostatecznie ekipa Ksajo, a za karę Mandzio musiał ustawić na awatar na Twitchu logo z serkiem. Yes! Pamiętam, jak Mandzio miał ser taki, kurwa, na awatarze. Podciąg, mamy to! Miejsce 1. Jaunk Multi ogladający historyczne streamy na Twitchu. Oh, fuuu! XXXTentacion i turniej Hand and Brain, czyli jedna bardziej doświadczona osoba mówi drugiej, jakie ruchy ma wykonać. Turniej Tentaciona, który organizował, a w którym brało udział wiele szachowych sław, m.in. siostry Botes czy GM Hikaru, zgromadził przed ekranem mnóstwo widzów. Był to moment piku twórczości Bartosza oraz popularności szachów na Twitchu i trzeba przyznać, że musiało się to oglądać świetnie. Ja obejrzałem dopiero po czasie skrót transmisji na YouTubie i żałuję, że nie było mnie na żywo, mimo że szachami się nie interesuje. Ksajo i challenge 72 godziny w lidze z Wysockim. To jest to, co zrezygnowali wtedy?
Zaraz po wielkim powrocie w sierpniu 2021 roku postanowił zrobić 72-godzinny challenge z Wysockim w ligę, gdzie w duo chcieli dojść jak najwyżej. Niestety event zakończył się przedwcześnie, chłopaki poddali się po 15 godzinach, a najdalej doszli... Kurwa, 72 godziny mieli zrobić, a poddali się po 15? Ja pierdolę. Silver 1, chyba nawet gold. Ale jaka kamerka, jaki kurwa, zobaczcie jaki... Ej, zajebisty overlay w ogóle. Że ekran tutaj Wysockiego, kamerka, zajebiste. Im się wbić. Jednak ja właśnie ostatnio tak rozkminiałem, że też muszę sobie ogarnąć overlay dla kamerki chłopaków też jakiś kurwa. Wkazało to im w zgromadzeniu tak dużej ilości osób. XXXTentacion, turniej gwiazd z Czeską. Było tam wiele znanych osobistości ze świata szachów, to na tej transmisji powstał legendarny klip. Co, grę mieli czterech widzów? A, okej. Okay. Sandrą Botę tańczącą do polskiej muzyki na tle naszej narodowej flagi. Odbył się również między nią a Bartoszem showmatch. Było mnóstwo rozmów po angielsku, ale był to zdecydowanie polski stream. Bigos! W momencie transmisji ten stream był top 1 w tego typu zestawieniach. Za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Nie mogę! Izak i granie w turnieju jako Asus ROG. Kurwa, ile tych turniejów, tych starych... I to samo zdjęcie! Ten stream zgromadził największą ilość osób ze wszystkich streamów, ponieważ był to finał. Z którego ekipa zresztą wyszło zwycięsko? To samo zdjęcie. Japchan, Xayo Waiting Room. Czwarta pozycja to stream niezbyt... Nie pierdol, że... Po prostu Waiting Room. Ta pozycja to stream niezbyt interesujący, z całym szacunkiem, ale jest to stream Japchana, na którym robił Waiting Room na wielki powrót Xayo, który odbył się w sierpniu 2021 roku. Kurwa! Nikt nie spodziewał się, że to oczekiwanie zrobi taką widownię i będzie jednym z większych streamów w historii. Ej, kurwa! Pojebane, to jest 80 koła po to, że ludzie czekali, kurwa, aż się Xayo odpali? Ja pierdolę. Czemu ja tak nie mogę robić? A, bo bym musiał, kurwa, robić waiting room na samego siebie. Smutne. Izak, trening oraz turniej streamerów Fortnite. Była to wielka bitwa streamerów, którą Izak wygrał. Turniej nie posiadał żadnych nagród, ale przyciągnął Izaka ogromną ilość widzów. Do tego trzeba dodać, że był to moment ogromnej popularności Fortnite, gdzie sama gra jeszcze nie była tak rozbudowana i nie miała... Nie streamuj przez 6 miesięcy i potem powrót? No to jest dobre. Progu, no jak miałeś listening party mieć, to przecież u Wronka było 8k osób na waiting... A, faktycznie! Faktycznie, no! Pamiętam. Stary, teraz jakbym zrobił listening party, to myślę, żebym, kurwa... Myślę, że jakbym teraz płytę zrobił listening party, to bym miał, stary, z 30 koła. Albo z 40, myślę. Na spokojnie. Wejście jak teraz. Xayo, pierwszy stream po powrocie. Ło, to... kurwa. Pierwszy normalny albo stream. Albo 5 koła. Stream, na którym Xayo rozmawiał z czatem, grał w ligę, chwalił się ubraniami, a w międzyczasie odwiedził go też Suchar, Wysocki i Popo, który prasował u niego na live ciuchy na konferencję. Ludzi było mnóstwo, mimo że to był zwykły stream, ale wiadomo, hype po powrocie jeszcze wtedy nie opadł. No i... Powrót Xayo w 2021 roku to największy stream. Musisz mieć mniejszego streamera przed upasa, na przykład Morg, który będzie streamował przed tobą i będzie twoim waiting roomem. No tak, ale mi chodzi, żeby dla siebie zgarnąć tą liczbę. Się na polskim Twitchu. Marcin wiele razy robił sobie przerwy i wracał, jednak ten powrót był szczególnie nahypowany. Cała ekipa Xayo Industries robiła w tym momencie duże liczby na swoich streamach. Każdy zapowiadał ponad 190 tysięcy, widzowie. Pojebane. Jak ja to zobaczyłem, to nie wierzyłem, nie? I zainstaluj FIFA jak możesz, bo będą jeszcze lepsze streamy. Super. Co się działo, gdy Xayo wróci? Ekipa podkręcała atmosferę, robiąc waiting roomy, na których czekali na moment odpalenia Marcina, no i to spowodowało godzinny stream, na którym Xayo w zasadzie pocił się i niezbyt przygotowany nie wiedział, co ma powiedzieć. Zapewne samemu będąc w szoku, że... Stary, jak ja bym zobaczył, że jest 100 tysięcy osób na streamie, przysięgam, żebym się kurwa zesrał. Powiedział tak, to jest... No nie ma opcji. Przysięgam, nie? Ja bym się kurwa zżygał ze stresu. Chociaż w sumie nie zobaczyłbym, bo mam wyłączoną liczbę widzów. Właśnie ustanowił taki rekord. Czy komuś uda się pobić rekord w najbliższym czasie? Nie sądzę, ale myślę, to bym że nawet nie wiedział, stary. To bym nawet nie wiedział. Tylko na ważności, patrząc na to, że 14... Nie tylko dlatego? No tak, bo jestem nikim. To prawda. ...z tego zestawienia jest z tego roku. Rośnie nam polski Twitch i to w dużym tempie. No i oby nie zwalniał. Widać też dominację Xayo Industries, bo łącznie 20 pozycji należy do nich, w tym 4 streamy z top 10 to są streamy Xayo i jeden to oczekiwanie na jego powrót.
To tyle. No nieźle. No zajebiste, fajny filmik. Daj like.